Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia VII w Podkowie Leśnej. Kontynuujemy zagadnienia związane z osobowością, działaniem Ducha Świętego. Trudno oddzielić działanie Ducha Świętego od świętości i życia ludzkiego. Dlatego dzisiaj z moimi przyjaciółmi w studiu chcemy omówić to zagadnienie. Zagadnienie związane z duchem świętym i prowadzeniem świętego życia. Zapraszam. W dniu dzisiejszym moimi gośćmi w studium są Stera, Igor, Julian, a ja mam na imię Grzegorz. Dotykamy bożych zagadnień i Chcemy zaprosić na to miejsce szczególnego gościa, Ducha Świętego. Chcemy prosić o jego prowadzenie i uczynimy to w modlitwie. Dobry Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że mogliśmy się tutaj zebrać na studiowaniu Twojego słowa. Bardzo się cieszę, że możemy poruszać zagadnienia o Duchu Świętym. Jest on nam tak bardzo pomocny na co dzień, w każdej chwili naszego życia, bo chcemy prowadzić życie, które się Tobie podoba. Za wszystko dziękujemy. Prowadź nas w tym studium, abyśmy wszystko dobrze tłumaczyli, aby było dobre zrozumienie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że. Możemy dotknąć zagadnienia, które jest bardzo praktyczne, dotyczy nas samych, dotyczy życia wielu osób na tym świecie. I nie sposób, gdy mówimy o Panu Bogu, nie mówić o naszym życiu, nie mówić o naszych wyborach, o naszych decyzjach, nie mówić o rozterkach, które przecież stoją przed nami i o podejmowanych decyzjach, a także o konsekwencjach, które niosą ze sobą. Wielu ludzi szuka wtedy mądrości u Boga. Prosi o prowadzenie Ducha Świętego. Chcemy życia świętego. Oczekujemy takiego życia, ale co to znaczy? Jak rozumiecie, jak pojmujecie świętość? Z czym ona wam się kojarzy? Życie święte. Co to znaczy żyć w taki sposób? Dla mnie pojęcie świętości jest związane z poświęceniem na przykład Poświęca się jakiś budynek do szczególnego zadania. Człowiek poświęca się do wypełnienia pewnego zadania również. Były przedmioty w świątyni, które traktowane były jako święte, a więc nie takie zwykłe pospolite, tylko służące celom szczególnym. A więc pierwsza myśl, jaka mi się pojawia, gdy, myślę, gdy słyszę na przykład słowo święty, to jest oddzielony do jakiegoś szczególnego zadania, nie do takich rzeczy zwykłych. Uh -huh, dziękuję. Dobrze. No Dla mnie też jest ważne, poza tym, co zostało powiedziane, oczywiście, jest też to, że, że to świętość jest obecnością Boga, tak? czyli, czyli sposobem właśnie, w jaki sposób Pan Bóg, Pan Bóg jest. Dla nas jest to rozumiane też w takim sensie czasami, że, że Bóg jest ten, który jest nieosiągalny, tak? czyli, czyli inny od nas. No i w tym przypadku jest tak, że, że ten Bóg będąc właśnie transcendentnym, czyli, czyli daleko od nas, tak? jest inny od nas, Właśnie on tą swoją świętością przychodzi w nasze życie, tak? I w, tej, w tym momencie my stajemy się, kiedy żyjemy z Bogiem, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, to dostajemy się podobnym do niego, czyli właśnie stajemy się też święci, tak jak on jest święty. I ważne jest, żebyśmy rozumieli, że, że, że świętość, w rozumieniu świętości oczywiście jest to, że bycia blisko Boga samo w sobie ma, ma rozumienie i Miłości, radości, ale tym samym i szacunku, bojaźni względem Boga. I to jest właśnie coś, co definiuje właśnie tej, tej świętości, prawda? Na przykład jest Psalm drugi, jedenasty werset. Jest napisane tak. Słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem. Złóżcie mu hołd. No, w jaki sposób można zarazem i bać się Boga, a tak samo i, i, i cieszyć się, tak? Więc, więc tu pokazane jest, są pewne rzeczy, które nam jest y, trudne, trudne do zrozumienia, że one idą y, wspólnie, prawda? Właśnie na tym polega właśnie świętość Boga, tak? że, 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 że trzeba Mu oddać szacunek, a zarazem cieszyć się i wyjść i właśnie z tym Bogiem. Rzeczywiście taki obraz Boga możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Bóg z jednej strony wszechmocny, wszechpotężny, jakby niedostępny, prawda? Ale Bóg jest blisko, bardzo blisko nas na wyciągnięcie ręki dookoła nas, Sama Księga Przyrody opowiada o dziełach Bożych, Duch Święty, który został zesłany. Mówiliśmy o tym podczas wcześniejszych naszych programów. No i mamy Boga, który przybliża się także do człowieka, który jest bardzo blisko. Mamy Chrystusa, który jest człowiekiem na co dzień, żyje tutaj na Ziemi, składa ofiarę, po to, żebyśmy byli tak blisko. Bóg to wszystko łączy, łączy w sobie i, i rzeczywiście poprzez ludzi, których Bóg oddziela do służby, ja też pojmuję podobnie świętość. Mamy w Piśmie Świętym wiele przykładów, że pewne przyrządy w świątyni, w przybytku były święte, były oddzielone do służby dla Pana Boga. Był przedział czasu, czy jest przedział czasu, który jest święty. Pamiętacie z pewnością, Taką historię nawrócenia Mojżesza, kiedy Mojżesz próbuje zbliżyć się do krzewu, który płonie, ale nie spala się. I Bóg mu mówi, zuj sandały swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, a nieopodal trzody się pasły, prawda? Więc tak z ludzkiego punktu widzenia to miejsce chyba nie było takie do końca święte, ale było święte, dlatego że Bóg nawiedził je, nawiedził to miejsce i Bóg tam po prostu był. I to jest, to jest ciekawe. Będziemy spróbowali próbowali to połączyć, w jaki sposób Bóg poprzez swoje działanie, poprzez wypełnianie naszego serca uświęca nas. Ale jest jeszcze myśl, bardzo proszę. Jest ciekawe właśnie, że, że kiedy Pan Bóg powiedział, że, że Izraelici mają budować świątynię, powiedział, zbudujcie mi świątynię, bym zamieszkał pośród was. No i właśnie wtedy, kiedy zbudowano świątynię, było miejsce święte i było miejsce najświętsze. Mhm. Czyli miejsce właśnie, tam gdzie Pan Bóg przebywa, tam to miejsce jest szczególnie święte. I to też, co tu jest istotne, Grzegorzu, co mówiłeś, że też wszystko, co jest związane z Bogiem albo do czego Pan Bóg coś przeznacza, właśnie jest święte. Tak? Czyli jeżeli, jeżeli człowiek jest święty, wyznaczony jako święty, jako kapłan, czyli ten, który ma do czynienia właśnie bezpośrednio z Bogiem. Jeżeli jakieś naczynie jest święte, to ta, która spełnia swoje zadanie w związku z Bogiem. I że dzień jest święty, to ten dzień, gdzie Pan Bóg szczególnie jest tam obecny. Prawda? Czyli właśnie świętość też określa to, że Pan Bóg tam, że, że ta, ta rzecz albo, albo człowiek ma do czynienia właśnie z Bogiem bezpośrednio, czy też miejsce, tak jak właśnie wspominałeś. Prawda? To, jest, to jest bardzo ważny element. Mm -hmm. Coś oddzielone do służby dla Pana Boga. Ale gdy mówimy o świętości Pana Boga, przyjrzyjmy się pewnym wersetom w Piśmie Świętym. Mamy w Księdze Izajasza w rozdziale szóstym wiersz trzeci trzykrotnie jest użyte jedno słowo. W stosunku do Boga. Czytam z księgi Izajasza, 6 rozdziału trzeci wiersz i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Bardzo dziękuję za ten fragment Słowa Bożego i pytanie, które nasuwa się trzykrotna myśl związana ze świętością Boga. Jak rozumiecie świętość Boga, na czym ona polega? Rozumie to jako zupełne oddzielenie od grzechu, od złych rzeczy, Bóg, który poświęca się dla nas, dla swojego stworzenia. Ale w tym wszystkim jest też dobroć Boża. On jest doskonały, on jest sprawiedliwy. On jest dobry, on jest miłujący, a więc jeśli oddzielony od złego, to jest w nim wszystko, co dobre. Uh -huh, dziękuję bardzo. Może ja powiem, bardzo. że są osoby, które boją się Boga przedstawiają go jako bardzo takiego strasznego. Yy, nie można, no, nie, robią, jak się zrobi coś złego, to już jest coś bardzo strasznego. Ale ja wiem o tym, że mój ojciec w niebie jest moim przyjacielem. Przecież on zesłał pana Jezusa, swojego syna, po to, żebym ja miała nadzieję, i nie tylko ja, ale i wiele innych osób każdy. I dlatego ja wiem o, o, wiem o tym, że to jest mój miłujący ojciec, to jest mój najlepszy ojciec i mój przyjaciel. Dziękuję bardzo za tę myśl i rodzi mi się pewne pytanie, i wcale niełatwe. Czy macie jakąś odpowiedź z waszego doświadczenia, patrząc z perspektywy czasu, być może znacie wielu ludzi, dlaczego tak różnie postrzegamy Pana Boga? Właśnie widzimy Pana Boga jako tego wszechpotężnego, ale miłującego, ale są przecież ludzie, którzy widzą Boga zupełnie inaczej. To, co Estera właśnie powiedziała. Boga, który jest taki niedostępny, jest daleki, trzeba zasłużyć na Jego łaskę, na Jego zainteresowanie, na Jego uwagę. Gdzie jest problem? W Panu Bogu, czy w naszym postrzeganiu Pana Boga? Może mamy za mało wersetów w piśmie świętym? Czy z Waszego doświadczenia w... Moglibyście powiedzieć coś na ten temat jak wy poznawaliście Pana Boga, czy to kiedyś się zmieniło, czy wcześniej patrząc na Boga również czuliście, że on jest taki gdzieś daleko, niedostępny, czy zależy to od pewnych doświadczeń? Zapewne zależy to od osobistych doświadczeń, od tego jak na przykład dziecko patrzy na swojego ojca, no i później jeśli czyta pismo święte, że Bóg jest Ojcem, no to myśli, że jest podobny w takim razie do Jego Ojca. Więc tu mogą być różne doświadczenia, ale ważne jest to, że mamy pismo święte i wiemy, że było ono spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, że jest prawdą. Więc jeśli się patrzy na różne wersety opisujące Boga, patrzymy na Jezusa, który tak bardzo kochał ludzi, pomagał, uzdrawiał, razem z uczniami swoimi chodził, spał, razem z nimi jadł, gdy widział głodnych, to nakarmił. I tu widzimy wtedy ten obraz świętego Jezusa. Na czym polega też świętość? A Jezus najlepiej odzwierciedlał charakter swojego Ojca. W Ewangelii Marka jest wspomniane, że Jezus nie przyszedł sądzić świata, to jest 10 rozdział, 45 werset, ale po to, żeby świat zbawić, przybliżyć do, z powrotem do nieba i odwrócić ten stan, w którym się znaleźliśmy. To jest przepiękne i wydaje się, że potrzeba, żebyśmy poznawali Boga na co dzień. Bóg się objawia, Bóg jest blisko człowieka. Tylko my czasami jesteśmy daleko od Pana Boga i to jest chyba wielki problem. I go, że miałeś myśl, bardzo proszę. Tak, to też jest właśnie ważne, żebyśmy patrzyli na różne yy, świętości, często właśnie yy, 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 tak dokładnie, jak jest przedstawione w piśmie świętym. Bo, bo często, jak mówiłeś, yy, nie tyle jest, yy, czasami jest tak, że, że, że ludzie za bardzo widzą tego Boga, który jest ten, który każe, który jest właśnie nader święty nieosiągalny i tak dalej, ale też widzą czasami niektórzy tak jak, jako taki kumpel, prawda? No i wtedy to właśnie traci się to, to to rozumienie rzeczywiście tej świętości Boga. I, i, i można paść w jeden rów, albo też można paść w drugi rów. Więc ważne, żebyśmy rozumieli, że, że że właśnie jak Pismo Święte przedstawia Boga, który jest zarazem transcendentnym, owszem nieosiągalnym, innym, to jest tak samo, tak samo immanentnym, czyli jest jest blisko nas, wręcz jest w nas. Bo już Duch Święty yy, mówi, że jest, jest Ten, który mieszka w nas. Tak, Jest Duch Święty mieszka w nas, więc więc On przychodzi jak. Wtedy, jak on, jak, jak on jest z nas nie jest święty, jest święty, czyli dlatego właśnie On święca nas, prawda? Jeżeli jeżeli Bóg mieszka, jeżeli Duch Święty mieszka w nas. Więc więc tu jest istotne, żebyśmy rozumieli, yy, że, że wtedy, kiedy Pan Bóg jest w naszym życiu, to wtedy będziemy mieć niesamowity szacunek do Pana Boga, yy, będziemy odczuwać właśnie tą świętość, a zarazem tę miło, miłość, dobroć i wesele, i radość, które właśnie przychodzi od Pana Boga. I to jest niesamowicie istotne, dlatego ten obraz musi być pełny. I Igorze, poruszyłeś bardzo istotną kwestię, dlatego, że Pan Bóg w swoim słowie przez posłane osoby, które zapisały dla pamiętnych słowa, e, słowa Boże, wręcz namawiają do tego, Bóg zachęca do tego, żebyśmy skosztowali, że dobry jest Pan. Bóg mówi o Pewnych intymnych aspektach wręcz. Obcujcie z Panem. Więc Bóg z jednej strony jest wszechpotężny i godzien szacunku, a z drugiej strony chce naszej przyjaźni, chce po prostu takich ciepłych relacji. I to jest dla mnie zaszczyt. Myślę, że będę wyrazicielem Waszych także odczuć, że wielki, wszechpotężny, doskonały Bóg, takiego grzesznika jak ja widzi w gronie osób zbawionych. I to dotyczy każdego. Każdego człowieka. Ale gdy mówimy o ludziach, no to mam y, kolejną kwestię, która nie daje mi troszkę spokoju, bo gdy mówimy o świętości Boga, to chyba jesteśmy zgodni co do tego, ale z tą świętością człowieka, już troszkę powiedzieliśmy, kto to jest święty człowiek, prawda, że to jest człowiek oddzielony do służby dla Boga, ale są, y, oso są osoby, które twierdzą, że świętość raczej dotyczy tych umarłych osób. Jak to jest w rzeczywistości? Czy Pismo Święte przedstawia nam pewien obraz świętości? Jakich osób to dotyczy? Czy my jesteśmy świętymi ludźmi? Apostoł Paweł pisał do Koryntu, gdzie byli ludzie, którzy no, grzeszyli w różny sposób i zwracał się do nich jako do świętych. Więc... Myślą o tym, że to byli ludzie, którzy postanowili iść drogą Bożą, odłączyć się od tego świata, ale nie byli jeszcze doskonali. I apostoł Paweł poucza ich, napomina, i też pisze w swoich listach, że Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nienaganni. I to jest pewien cel dla tych, którzy postanowili iść drogą Bożą, zostali odłączeni, czy postanowili być inni w tym świecie, żyjąc na tym świecie, a nie z tego świata, jak powiedział Jezus. No a jednak grzeszni i święci. Uh -huh. Ja wielokrotnie zastanawiałem się nad fragmentami, bo Wywołany został list do Koryntian, i tutaj rzeczywiście, Paweł, ja tylko przytoczę tekst, który, który, który w zasadzie został wskazany z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z pierwszego rozdziału, werset drugi. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa, Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym, do żywych osób, do tych ludzi, którzy są przeznaczeni. Ale gdy patrzymy na Korynt z historycznego punktu widzenia, nawet z biblijnego, tam chyba nie do końca było wszystko w porządku. Mamy przepiękne rozdziały, które są następstwem, można powiedzieć, pewnych myśli, pewnych doświadczeń, pewnych kwestii, które zaistniały w Koryncie. I apostoł Paweł zaczyna pouczać tych ludzi. Mamy kolejne rozdziały, które wskazuje na procesy między... Chrześcijanami, sprawy małżeństwa, bezżeństwa, rozwodu i tak dalej, i tak dalej. I takich myśli tu jest sporo. Apostoł Paweł do tego nawiązuje. I w szóstym rozdziale w końcu się pojawia piękna myśl, znany fragment, który w dziewiętnastym rozdziale wielokrotnie jest czytany. I przy okazji naszego studium pewnie ten tekst wielokrotnie się pojawi, że jesteśmy świątynią ducha świętego, że powinniśmy się otwierać na jego działanie i tak naprawdę. To święte działanie Ducha Świętego w nas się objawia, jeśli przynosi to dobre owoce. Ale chciałbym zadać takie pytanie: czy ta świętość Boga jest tożsama ze świętością człowieka? Czy widzimy jakieś podobieństwa, jakieś różnice? W stosunku do Boga to jest absolutnie zasłużone. Bóg jest doskonały, święty. No ale apostoł Paweł kieruje słowa do Koryntian, którzy, no. Nie w porządku byli w niektórych kwestiach. On pisze: jesteście świętymi Bożymi. Julian już dotknął tego zagadnienia, ale gdybyśmy troszkę więcej jeszcze mogli na ten temat y, powiedzieć. Możemy być święci tylko wtedy, kiedy, jak mówiłeś, jak Duch Święty mieszka w nas, Że Jeżeli my jesteśmy ze Świętym Ducha Świętego, czy tam, gdzie przybywa Pan Bóg, czyli jeżeli Pan Bóg jest święty i my przebywamy z tym Bogiem na co dzień, rozmawiamy z Nim, to stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Więc jeżeli On jest święty, to też my stajemy się coraz bardziej świętymi. No właśnie, my sami z siebie nie możemy, ale tylko dlatego, że Pan Bóg jest święty, to On może nas uświęcić. Oczywiście to jest zupełnie co innego co, niż, niż świętość Boga, tak? która, która no, przewyższa wszystko, co, 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 co możemy sobie wyobrazić. Natomiast, natomiast my stajemy się właśnie też pod tym względem, czyli tej świętości, Jakoś pod, do podobieństwa do Boga, bo, bo na tym polega. Kiedy masz społeczność z kimś, to stajesz tak jak, tak jak on, prawda? A jak myśmy mówili wcześniej, świętość jest, jest yy, no właśnie, stanem, który, który jest przeciwko grzechowi. Więc, więc jeżeli Pan jest jest święty, dlaczego? Dla, też dlatego, że, że tam nie ma grzechu. Tak? Więc, więc wtedy, kiedy właśnie, kiedy Panu jest w naszym życiu, kiedy on działa w naszym życiu, kiedy mamy z nim naprawdę ścisłą społeczność, to my, sobie, to, to my też. Jesteśmy bardziej święci, czyli też mniej grzeszymy. Po prostu. Tak? Dążymy do tej doskonałości. Dążymy do tej doskonałości. To nie znaczy, że, że wtedy zupełnie nie grzeszymy, w żadnym wypadku, tak? ale, ale chodzi o to, że my wtedy stajemy się właśnie tak jak Bóg. Czyli jeżeli Pan, Pan Bóg nie, nie ma w nim grzechu, jeżeli on nie, nie grzeszy, tak samo my no, jesteśmy coraz bardziej podobni do niego, czyli mniej grzeszymy. Tak? Więc, więc na tym to polega. Mhm. Proszę bardzo. Też jest taka myśl. <laughs> Świętymi bądźcie, bo ja jest święty. I tutaj przeczytam wiersz z Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czyli jeżeli chcemy ujrzeć Pana, chcemy być gotowi na spotkanie z nim, e, musimy się starać usilnie o to, abyśmy mieli z nim codzienny kontakt, abyśmy. Podlegali tej, temu uświęceniu, temu, temu, tyle, wchodzili na drogę lepszą. Musimy być też ostrożni z interpretacją takiego na przykład wersetu, który mówi, że Jezus Chrystus umarł za swój kościół, czyli za nas, ludzi. Po to, żeby ten kościół był święty. Niepokalany, bez skazy i bez zmazy. No. Jesteśmy tacy? Nie jesteśmy. O jakim kościele takim mówił? Gdybyśmy spojrzeli nawet historycznie na różne okresy kościoła, czy kiedyś taki był kościół bez skazy, bez zmazy, nienaganny? Ani pojedynczych osób nie ma, ani Kościół jako taki nigdy nie był taki. Ale jest to pewien cel, Bóg jest taki i my dążymy do tego. Jeśli zostaliśmy oddzieleni, jeśli Duch Święty mieszka w nas, mamy kontakt z Bogiem poprzez modlitwę, jeśli tak rzeczywiście jest, to stajemy się coraz bardziej podobni i to jest cel, do którego dążymy, a to nie jest stan, w jakim już jesteśmy. To jest niezwykle istotne. Już udzielam głosu, tylko jedną myśl pozwolę sobie dodać. Tutaj również w liście do Koryntian, w 6 rozdziale, jedenasty werset. Właśnie to, o czym mówimy, prawda? A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Niedoskonali bądźcie, tylko doskonali w społeczności ze mną, w relacjach, prawda? Żeby ta świętość się udzielała i Bóg nas kształtuje, Bóg nas zmienia, Bóg nas prowadzi do Królestwa Niebieskiego. Nie, żebyśmy byli sami z siebie doskonali, bo wtedy Pan Bóg okaże się niepotrzebny, prawda? Bo po co nam Pan Bóg, jak nie będziemy grzeszyli, jak będziemy doskonali? Ale byśmy byli w tych relacjach z Bogiem doskonali, żebyśmy byli jedno, jak Chrystus mówi. Bardzo proszę, zła. I właśnie zachęca też do prowadzenia życia czystego i, i takiego oddzielonego, świętego, takiego podobającego się Bogu. Uh -huh. Ja bym chciał dodać, że to jest główne działanie Ducha Świętego. Uh -huh. W Piśmie Świętym przedstawiony jest Bóg przede wszystkim jako ten, Ojciec, Stworzyciel, Jezus Chrystus też, jako ten, który oddał życie za nas. A Duch Święty w jakiś sposób wykorzystuje to wszystko dla nas, żebyśmy byli lepsi, doskonalsi, bardziej podobni do Boga, coraz bardziej święci. Chociaż nigdy takimi nie będziemy doskonałymi bez skazy, ale mamy do czego dążyć. Tak, ale biorąc pod uwagę tę definicję, którą wypowiedzieliśmy na początku, że święty to przeznaczony do służby dla Boga, czy oddzielony, prawda, dążymy do tej, do, tej, do tej świętości i osiągamy to właśnie w relacjach, w relacjach z Panem Bogiem. To jest chrześcijaństwo, to jest takie chodzenie, chodzenie z Panem Bogiem, to jest ta codzienność, to są te wybory, to są te decyzje, dźwiganie doświadczeń, trudów. I gdy mówimy o świętości, gdy mówimy o uświęceniu, bo zgodzimy się z tym, że to jest taki proces, prawda? Ja chciałbym też mocny nacisk położyć tutaj na takie podwójne działanie. I żebyśmy chwilkę również na ten temat sobie porozmawiali. Bo z jednej strony ogromna rola Ducha Świętego. No i właśnie jaka jest ta rola Ducha Świętego? A z drugiej strony nasze zadanie, czy po naszej stronie, z ludzkiego punktu widzenia, coś mamy tak naprawdę do do zrobienia, czy jest coś, co my jako ludzie jesteśmy w stanie, jako niedoskonałe istoty, zrobić, aby być jeszcze dalej w tej drodze uświęcenia? Może zacznijmy od tej kwestii, jak Duch Święty nas uświęca, bo są ludzie święci i są mniej święci, są tacy, którzy się poddają, inni mniej. Co Duch Święty tak naprawdę robi, aby, aby ten proces uświęcenia następował? Bo jeśli bez tego, nie ujrzymy Pana, no to musimy wiedzieć, jak Duch Święty tak naprawdę oddziałuje na nasze życie. Bardzo proszę. W sercu i umyśle każdego człowieka, zwłaszcza tego, który chce iść Bożą drogą, toczy się walka. Ale jeżeli na co dzień, modląc się z pokorą, prosimy Boga o prowadzenie, Modląc się przed otwarciem Słowa Bożego, żeby dał nam Bóg dobre zrozumienie, to te wszystkie. Ta droga uświęcenia, którą prowadzi chrześcijanin, jest drogą przez wiarę. Drogą dzięki mocy Ducha Świętego. Jest, jest ważne, żebyśmy rozumieli, że, że właśnie w naszym życiu kiedy poznajemy Boga naprawdę kim On jest jako Zbawiciela świata, przede wszystkim mojego osobistego Zbawiciela, to wtedy ja chcę być jak On. Ja, całe moje życie polega na tym, że ja po prostu przebywam z Nim coraz bardziej i bardziej. A Duch Święty właśnie, na przykład Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Jeżeli przekonuje nas o grzechu, to gdzie nas prowadzi? Do stóp mhm. krzyża. Mhm. Prawda? No i wtedy właśnie Chrystus nas oczyszcza od grzechu. I, i taka jest rola ta ducha świętego, że, że on cały czas nas kieruje do Chrystusa. A przebywając z Chrystusem, to my oddalamy się od grzechu. To my, my nie chcemy czynić grzechu. I to jest najważniejsze, że nie chodzi o to, żeby nie grzech, Chodzi o to, żebyśmy naprawdę nie chcieli, żeby, żeby grzech nam obrzydł. I wtedy, I wtedy naprawdę będziemy właśnie brzydzić się takim życiem, takim sposobem myślenia, takim, takim życiem właśnie w grzechu. Tak? I, I mi się wydaje, że to jest właśnie dzieło Ducha Świętego w nas. A tak samo, tak samo my, to jest też nasze nasze dążenie, bo, bo, bo jak czytamy na przykład Ewangelii Jana y, 14, 15 rozdział, Chrystus mówi, trwajcie we mnie, a ja was. Czyli nasza, nasze zadanie w zasadzie jest trwać w Chrystusie. I wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie, kiedy, kiedy chcemy być jak On, to wtedy przez Ducha Świętego naprawdę się zmieniamy. Owszem, to nie jest nasza praca, to jest praca, praca Boga, praca Ducha Świętego, ale my ch musimy chcieć. Tak? I naprawdę dążyć do, 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 do tego Boga, który naprawdę właśnie swoją siłą i mocą może, może działać w nas. Jeżeli, i, I tak samo jest to pewien proces, bo, bo mówiliśmy o tym, o tym procesie. Jest tak, że, że do pewnego momentu nasze życie z Bogiem, prawda, no, tak jak w małżeństwie. Jeżeli ja przybywa, jeżeli na przykład mam małżeństwo, kiedy, kiedy byłem swoją żoną, nie wiem, pierwsze dwa, trzy lata, to myśmy się znali, nawet no, się dobrze możemy powiedzieć, ale im, im dłużej ze sobą przebywamy, kiedy mamy już 15 lat, 16, 17 lat, prawda, no to my zupełnie już naprawdę jakby o wiele głębiej się znamy. Dokładnie tak samo z Bogiem. I na tym polega właśnie święcenie, że im dłużej z tym Bogiem się przybywa, to Pan Bóg cały czas działa w nas. I właśnie na tym polega, że, że praca Ducha Świętego to nie jest tak, że on kiedyś zadziałał i teraz już o, o, osiągnęliśmy pewien pułap, prawda, i teraz y, już y, 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 osadziliśmy na laurach, prawda, i już nic nie robimy. Nie. Dzieło Ducha Świętego jest, jest pewien proces. Dlatego, że przebywamy bezpośrednio z Bogiem. I, I stajemy się, możemy powiedzieć, coraz bardziej święci, czyli coraz bardziej podobni do Chrystusa. I na tym to polega. I, i to jest dzieło, które nie kończy się teraz, ale, ale kiedy będziemy w niebie, kiedy będziemy, mieć kiedy będziemy mieć łączność z Bogiem bezpośrednio. I będziemy coraz duży, duży z Bogiem przebywać i coraz bliżej, to tym, tym bardziej poznamy go. Tak? I właśnie na, na tym to polega życie z Bogiem. Po pojmaniu Piotra jedna z kobiet powiedziała: Twoja mowa cię zdradza. Twoja mowa cię zdradza, że z Nim przebywałeś, prawda? że z Nim jesteś. Apostoł Jan też pięknie swojego doświadczenia z Bogiem w pierwszym, w pierwszym liście zachęca do tego, żeby nie grzeszyć. Ale gdyby ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika u ojca. Więc dla Pana Boga na, 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 tak naprawdę nie jest problem z grzechem, prawda? Bo, bo zdarza się, że, że nawet ludzie dążący do świętości zgrzeszą. Dla Boga jest problem, jeśli człowiek nie wyznaje tego grzechu, jeśli nie chce się Go pozbyć. To jest właśnie proces uświęcenia, prawda? Zdarzy się pomyłka, upadniemy, ale tak naprawdę no, ważne, żeby tą rękę wyciągnąć, tak jak Piotr kiedyś, Panie, ratuj, krzyczał, gdy, gdy tonął, tonął w jeziorze. I to jest właśnie taki długi, długi proces. Bardzo proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że pismo święte jest natchnione przez Ducha Świętego, i w nim mamy objawioną wolę Bożą. Prawo Boże. Apostoł Paweł mówi, że to prawo, ten zakon jest święty, sprawiedliwy i dobry, takim jakim jest Bóg. I mówi, że bez tego Pisma Świętego, bez objawionej woli Bożej, to on nie wiedziałby, co jest dobre, a co złe. Bo mówi, że nie wiedziałby o porządliwości, gdyby zakon nie powiedział, nie pożądaj. Żadne prawo ludzkie nie mówi o tym, że to jest przestępstwo, pożądać. Ale Bóg uważa, że jest to przestępstwo. Więc bardzo powinniśmy sobie cenić Pisma Święte i tutaj szukać też wskazówek Ducha Świętego pod wpływem Jego, bowiem zostało Pismo Święte zebrane, spisane. Uh -huh. Dziękuję bardzo, proszę. Tak, Taka jest myśl liście do Galacjan. Według ducha postępujcie, a nie po, abyście nie pobłażali rządy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Tylko to, co Bóg nam powiedział w swoim słowie, co mamy czynić. Mhm, dziękuję. Rozwijając ten myśl, to Chciałbym, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, jaka jest też rola czy zadanie, zadanie człowieka w tym wszystkim, prawda? Bo z jednej strony wydaje się to takie łatwe i wielu ludzi, którzy starają się służyć Panu Bogu z, z pełni serca, poddają się Jego działaniu, też popełniają, popełniają błędy w tym swoim uświęceniu, w tym chodzeniu z Panem Bogiem, w tej świętości. To jest normalne, potykają się, prawda? My powiedzieliśmy... O tym, że ważne, co człowiek zrobi z tym wtedy, czy przyjdzie do Pana Boga, czy tak jak Judasz pójdzie i po prostu weźmie sprawy w swoje ręce. To, to nie jest rozwiązanie. Duch Święty daje tu również wykładnię poprzez pismo święte. Jest prawo, które wskazuje na nasze słabości i jest ta, ta łaska. Ale przeczytajmy pewien fragment, który też jest dość ciekawy. W liście do Rzymian, w siódmym rozdziale. I tam mamy wiersze od 22 po 25. To jest taka ciekawa dywagacja na temat z jednej strony tej naszej duchowości, tej walki wewnętrznej. I tutaj autor listu do Rzymian wskazuje na to, że ta duchowość ciągnie do Pana Boga, ale ten przeciwnik Boży też nas nie wypuszcza. Czy zgodzicie się, że to jest taki właśnie proces uświęcenia? Ale wysłuchajmy najpierw. tego fragmentu. Od 22? Tak. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Mhm, bardzo dziękuję. Mówimy o roli Ducha Świętego, mówimy o tym działaniu. No i mówimy o człowieku, który się boryka. Ta walka toczy się, toczy się w środku. Jak sobie z tym radzicie, z taką walką? Toczycie taką walkę? W środku gdzieś ciało sięgnie do czegoś innego, duch zupełnie do innych spraw, do tych Bożych, wzniosłych. Proszę bardzo. Pismo Święte mówi nam, na przykład w liście do Hebrajczyków, żebyśmy patrzyli na Jezusa w życiu naszym, nie na siebie, bo będziemy się zniechęcać i będziemy patrzeć, że już raz popełniłem ten grzech, drugi raz, piąty, dziesiąty. Znam takiego człowieka, który mi powiedział: Prosiłem Boga już tyle razy, żebym tego nie robił. Bóg mnie nie wysłuchuje, dlatego przestałem się modlić i w ogóle porzucił wiarę. Jest to błąd, bo proces uświęcenia trwa całe życie. Być może on był na początku i jeszcze no, te grzechy się pojawiały. Może za jakiś czas, gdyby się modlił, już by tego nie robił. Więc. Nie patrzmy na to, jacy jesteśmy, bo Bóg może przyjąć nas, grzeszników, tak jak przyjął Łotra na krzyżu. Ale patrzmy stale na Jezusa, czytajmy Słowo Boże, módlmy się i wierzmy, że Bóg będzie nas prowadził stale do zwycięstwa. Dziękuję za tę cenną myśl. To jest kwintesencja w zasadzie tego, co mówimy. Nie patrzmy na siebie, tylko patrzmy na Chrystusa, na Boga. W nim jest ta świętość, w nim jest ta doskonałość. I my, jakby patrząc na Chrystusa, podążając za nim, możemy, możemy się do, do, do niego upodabniać. Ostatnio przeczytałem taką ciekawą historię, troszkę mnie rozśmieszyła, ale dało mi też dużo do myślenia. O pewnym świętym człowieku, który miał sąsiada. Młody człowiek, który prowadził hulacze życie strasznie. Postanowił pewnego dnia go odwiedzić, zapukał do drzwi. No i wygłosił mu kazanie od progu. Ten człowiek, młody człowiek pokiwał głową, zamknął drzwi, podziękował, i nic się nie zmieniło. Po jakimś czasie jeszcze sytuacja stała się bardziej napięta, dlatego że ten człowiek no, jeszcze popłynął, jak to mówimy kolokwialnie. Jego życie jeszcze gorzej, gorzej się zaczęło rozwijać, i w zasadzie wszystkim sąsiadom to przeszkadzało. I ten święty człowiek postanowił go odwiedzić jeszcze raz. I pomyślał: No, muszę mu jeszcze raz zwrócić uwagę, bo już innym też to przeszkadza. I gdy szedł do tego młodego chłopaka, słyszy głos z nieba: Zostaw w spokoju mojego przyjaciela. Tak był tym poruszony i pomyślał: Jak to możliwe? Pan Bóg oddziałuje na takiego grzesznika. Nie mógł spać przez kilka dni i pomyślał, że pójdzie jednak do niego i powie o tym spotkaniu z Bogiem, o tym głosie, który usłyszał. Zapukał do tego człowieka i powiedział, słuchaj, nie mogę zwrócić ci uwagi, ale chciałbym ci powiedzieć, co mnie spotkało. I powtórzył mu tę całą sytuację. I ten młody człowiek stwierdził jedynie, skoro Bóg jest moim przyjacielem, to muszę mu oddać wszystko, co mam. I zmienił radykalnie swoje życie. Myślę, że czasami nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć Bożych działań. Bóg oddziaływuje na grzeszników, zmienia i kształtuje i, i, i próbuje zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby życie każdego człowieka było uświęceniem i zmierzało do takiej, do takiej świętości. Ale czy nie ma takiego niebezpieczeństwa w tym podążaniu do, do świętości? Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, pewnie znacie, w siódmym rozdziale. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, znajdzie miejsce w Królestwie Bożym. Pan Jezus powie wtedy, nie zna was. Czy można się jakoś zagubić? Jeśli tak, jakie są niebezpieczeństwa w tym podążaniu do świętości? Można się zagubić. Zawsze można się zagubić w różnych sprawach. Ważne, żeby z pokorą przychodzić do Boga, mieć świadomość grzeszności. To wynika z pisma świętego, że jesteśmy grzeszni, ale gdy będziemy przychodzili właśnie w takim stanie ducha, Boże, wybacz mnie grzesznemu, to ja myślę, że nie musimy się obawiać, że się zagubimy, bo nawet jeśli będziemy źle robić, ale szczerze przyjdziemy w pokorze do Boga, to im to wybaczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za Wasze myśli, za Wasze uwagi, za podzielenie się Waszymi odczuciami, doświadczeniami. Zdaję sobie sprawę, że tematu jeszcze nie wyczerpaliśmy i moglibyśmy długo mówić na ten temat, bo temat jest bardzo wdzięczny, dotyczy nas samych, dotyczy praktycznych pewnych kwestii, dotyczy naszej, naszej codzienności i najważniejsze jest to, ja bym cieszył się, gdybyśmy codziennie, każdego dnia pamiętali tą jedną myśl, ona jest niezwykle cenna. Mniej patrzmy na siebie, więcej patrzmy na Pana Boga. Zwracamy uwagę na Jego działanie, na Jego wpływ. Jest przepiękny fragment w Księdze Jeremiasza w XVIII rozdziale, w którym pozwolę sobie podsumować, zamknąć naszą dyskusję od wiersza trzeciego począwszy, czytamy i wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny nie udało się, wtedy zaczął. Z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. Pan Bóg wie, co jest najlepsze i w naszym życiu, i dla nas samych. On nas prowadzi do świętości, do uświęcenia i będzie prowadził dalej. Jeśli będziemy więcej patrzyli na niego, ten proces będzie przebiegał znacznie szybciej. Myślę, że jesteśmy Bogu wdzięczni za jego działanie. I teraz właśnie w modlitwie możemy podziękować. I prosić także o to, by to było skuteczne na co dzień, by były owoce także widoczne w naszym życiu. I Gorze, bardzo proszę. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś kochającym Bogiem. Panie tym, który się troszysz o nas i tym, który prowadzisz. Panie Boże, proszę, abyś Ty Twoim duchem świętym dotykał nasze serca, umysły, abym, Panie Boże, moglibyśmy się podać Tobie do końca. Abyś ty działał w nas, abyś ty dokonał swoje dzieło w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Aby inni ludzie widzieli w nas twoje podobieństwo. Panie, aby widzieli przez nas twoją świętość. Prosimy cię o to, Panie Boże. Aby, abyśmy emanowali twoją miłością, dobrocią i też twoją świętością. O Tobie odejmę chwałę, Ciebie wielbiamy Panie. I dziękujemy za teraz, za te słowa, które padły teraz podczas tego studium Słowa Bożego. Panie, my to będziemy chwały, siebie wielbiamy na wieki, bo tylko Ty jesteś godzien chwały. Panie. Amen. 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 Drodzy widzowie, bardzo dziękujemy, że byliście podczas tego studium razem z nami. Chciałbym pożegnać Was słowami Pisma Świętego. Bądźcie święci tak, jak wielki Bóg jest święty. Szukajmy Boga, odkrywajmy Jego działanie, szukajmy. Owoców tego działania Duch Święty robi wszystko, aby ten proces uświęcenia w naszym życiu był obecny, by te owoce były widoczne. Mam nadzieję, że tak będzie. Niech Pan Bóg Was w szczególny sposób błogosławi. A w tej chwili chciałbym już zaprosić na kolejne studium Pisma Świętego, które będzie dotyczyło Ducha Świętego i Owoców Ducha Świętego. Serdecznie zapraszam.